Dzień dobry, witamy w kolejnej rozmowie Gońca Bartoszyckiego. Dzisiaj nasze zaproszenie przyjęła pani Brigida Adamaitis. Dzień dobry. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. A tematem naszej rozmowy będzie pani niedawne wystąpienie podczas sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, gdzie składając taki coroczny raport z działalności PCPR, powiedziała pani również o trudnej sytuacji rodzin zastępczych, o tym, że coraz trudniej znaleźć chętnych do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. Dlaczego ta sytuacja rodziny jest taka coraz trudniejsza? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, to pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest bardzo trudne. Wychowanie dziecka jako takiego jest bardzo trudne, natomiast jeśli chodzi o dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, to trzeba dołożyć mu na plecy taki tornister zdarzeń, wydarzeń, różnego rodzaju traum, które dziecko doznało, i jego wychowanie jest o wiele trudniejsze. Stąd też ten stopień trudności jest znaczny i to jest chyba jedna z przyczyn, która powoduje, że niechętnie ludzie się przymierzają do wykonywania takiego zawodu, bo w tej chwili już zaczynamy mówić o zawodzie. Kolejną przyczyną jest też to, że nie jest to typowa praca, gdzie idzie się na 8 godzin, a potem się wraca. To się ma pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Oczywiście przy wielkim wsparciu naszym instytucjonalnym, bo zapewniamy i psychologów, i pedagogów, i terapeutów, stosownie do potrzeb, które dziecko umieszczone w pieczy ma, żeby te potrzeby zaspokoić. W mojej ocenie też, i o tym mówiłam właśnie na sesji Rady Powiatu, warunki finansowe, które oferujemy, są stanowczo za niskie. No właśnie pani mówiła, że tak. Początkowe wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych to jest jakieś 2300 zł brutto, tak. Czyli około 1800 zł na rękę. To nie jest za... Nie, to jest tak, jak się słyszy... To jest w okolicach minimalnego wynagrodzenia, tak? Minimalne wynagrodzenie w tej chwili to jest 2250, więc niewiele więcej. Przy czym ja osobiście uważam, że minimalne wynagrodzenie powinno obowiązywać tam, gdzie są minimalne wymagania kwalifikacyjne, tak? I jakaś minimalne umiejętności. Natomiast od rodziny zastępczej wymaga się jednak wielu umiejętności i kwalifikacji. Przy czym powiedziałam, że najważniejszą z nich chyba jest miłość do dziecka po prostu. Właśnie, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać zawodową rodziną zastępczą? A może inaczej, może najpierw wyjaśnijmy, co to oznacza, co znaczy ten termin zawodowa rodzina zastępcza? Zawodowa rodzina zastępcza oznacza, że za swoją pracę, za opiekę nad dziećmi, którym okresowo bądź w dłuższym bądź krótszym okresie trzeba zapewnić opiekę poza rodziną biologiczną, oznacza pracę, czyli bierze się za nią wynagrodzenie, tak? Otrzymuje się. Nie robi się niczego innego, tylko. Umowę się podpisuje, tak? Nie jest to umowa o pracę, tylko umowa zlecenia, jednak liczona do wszelkich, uprawniająca do wszelkich świadczeń pracowniczych i pracuje się po prostu, tak? Specyfika jest ta, o której mówiłam, że jest to praca ciągła, nie ma zamiany, tak? Pracuje się nad opieką, tak? Przy opiece, tak, nad tak, wychowaniem tak, tych tak, dzieci. Tak, tak. I stąd zawodowa, tak? Dążymy, od lat poszukujemy, tak naprawdę odkąd ja zaczęłam pracować w Powiatowym Centrum, czyli praktycznie od początku, od 99 roku, wciąż poszukujemy rodzin zastępczych. W tym roku mijam 20 lat pracy i właśnie też tak trochę podsumowując, przez te 20 lat udało nam się utworzyć 8 zawodowych rodzin zastępczych. To dużo? Jak na ten czas? Jak na potrzeby, to mało. Natomiast jak patrzę po sąsiednich powiatach, to stosunkowo dużo, bo można powiedzieć, że w ościennych powiatach jest jeszcze mniej tych rodzin, jeszcze trudniej im je zdobyć. Stąd też mój apel był do radnych, bo myślę, że musimy zapewniać coraz lepsze warunki pracy właśnie rodzinom zastępczym. I te finansowe, czyli wynagrodzenie sensu stricte, które przysługuje za pracę, ale również pomoc taką chociażby
taki pomysł nam chodził po głowie, żeby na przykład, gdyby powiat dysponował mieszkaniami o odpowiednim metrażu, które mogłyby być użyczane rodzinie na czas pełnienia funkcji, bo czasami nie mają, osoby byłyby zainteresowane taką pracą, natomiast nie mają warunków, tak? Ustawa mówi o tym, że żeby zostać zawodową rodziną zastępczą, trzeba przede wszystkim spełniać no, te warunki takie mieszkaniowe, nazwijmy to ogólnie, tak? To nie musi być oddzielny pokój, to nie musi być tam jakieś, nie wiem, zbytki tysiące metrów, no ale musi być to tyle pomieszczeń czy tyle miejsca, żeby dziecko miało swoje miejsce do spania, miejsce na położenie zabawek, miejsce na przechowywanie swoich rzeczy, na jakieś urządzenie swojego terytorium. Poza tym rodzina jako taka musi być, nie może być karana, oczywiście musi zamieszkiwać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być, nie powinno być, nie może być tam ingerencji we władzę rodzicielską, czyli jeżeli ktoś kiedyś miał bądź zawieszoną, bądź ograniczoną władzę rodzicielską, to automatycznie jest jakby eliminowany, nie może zostać rodziną zastępczą. I często jest tak właśnie, że się rozbija o te warunki, więc też takie pomysły mamy, będziemy próbowali je Radzie i Państwu Radnym przemycić, może z czasem by się udało, bo może byłby to też sposób na to, żeby przyciągnąć rodziny do tego zawodu. A ile dzieci obecnie znajduje się pod opieką takich rodzin? Pod opieką rodzin zawodowych to mamy, oj, musiałabym liczyć, ale myślę, że około 15 w tej chwili. 8 rodzin zawodowych mamy, średnio dwoje bądź troje dzieci jest w tych rodzinach, więc myślę, że tak gdzieś tam 14, 15 tych dzieci mamy. Ta liczba też się zmieniała na przestrzeni lat? Ona się zmienia cały czas, dlatego że w tej chwili też toczą się dwa postępowania adopcyjne w stosunku do dzieci, które przebywają, więc jakby dzieci przychodzą i odchodzą. Jeśli dziecko mamy takie, na ten czas właściwie to mamy jedną rodzinę, gdzie wiadomo, że dzieci będą do pełnoletności, a nawet po uzyskaniu pełnoletności pozostaną w rodzinie za ich zgodą oczywiście, ponieważ nie mają gdzie wrócić, natomiast ich poziom rozwoju nie daje też możliwości samodzielnego funkcjonowania, więc będziemy się starali dogadywać tak, żeby dzieci tam zostały, bądź, no, bądź trafią do jakiegoś ośrodka wsparcia. A z Pani doświadczenia, jacy ludzie, jakie rodziny decydują się na zostanie rodziną zastępczą? Bardzo różni. Nie ma takiego schematu jednego? Nie ma. Mamy rodziny zastępcze zawodowe młode, 30-paroletnie, około 30 lat, którzy mają swoje dzieci. Mamy rodziny młode, które nie mają swoich dzieci. Mamy rodziny, które zaczynały swoją zawodową karierę jako rodzina zastępcza niemalże w wieku emerytalnym. I mamy rodziny takie w sile wieku, powiedziałabym, czyli między 40 a 50 rokiem życia. Naprawdę nie ma na to reguły. Już wiekowe zróżnicowanie jest ogromne. Myślę, że to jest takie, to coś, to w człowieku drzemie, tak? To też nie jest prosta decyzja i tak jak mówią ci, którzy przeszli cały tryb kwalifikacji, że ta myśl tam gdzieś długo dojrzewała, tak? Długo dojrzewała i jak już się zdecydowali i trafili do nas, no to jeszcze musieli przejść szkolenie. Szkolenie, które jest długo trwa, bo trwa prawie 3 miesiące. I to jest takie szkolenie, które pozwala przymierzyć się do roli rodzica zastępczego na podstawie różnych ćwiczeń, wydarzeń, warsztatów, żeby jeszcze jakby na sucho sprawdzić, czy mam umiejętności, czy nie, czy ta decyzja, którą wstępnie podjęliśmy, jest na tyle dojrzała, że rzeczywiście wytrwam. Zdarzały się na tym etapie rezygnacje? Zdarzają się rezygnacje, tak, ze strony kandydatów i zdarzają się takie sytuacje, że my jako zespół kwalifikujący też nie dajemy kwalifikacji, bo po szkoleniu jeszcze się odbyła taka diagnoza psychologiczna,
I ona jakby taka jest też taką ostatecznym decydentem. To jest ocena, która bada predyspozycje, poziom motywacji, właśnie tak umiejętności do pełnienia tej funkcji, tak? Do umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, do odporności na stres, do współpracy z innymi, bo często jest tak, że przynajmniej na początku jest dużo porażek w tym. Porażka nie buduje, tak? Porażka dołuje zawsze. Natomiast jak już się trafi sukces, no to wiadomo, tak? Euforia, sukces, tak. Tak, sukces jest super. Napędza jeszcze tak, bardziej. Tak, natomiast często jest tak, że przynajmniej w tym początkowym okresie jest więcej porażek niż sukcesów. No to też trzeba umieć znieść. A proszę powiedzieć, jakie wsparcie oferuje Państwo na początek takim rodzinom zastępczym? Oprócz wynagrodzenia, zawodowa rodzina zastępcza dostaje wynagrodzenie jako za swoją pracę. Wszystkie rodziny dostają świadczenie miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Przy zawodowych rodzinach i niezawodowych, czyli tam, gdzie funkcję pełni nie rodzina, tylko osoby obce, otrzymują 1052 zł w tej chwili miesięcznie. Natomiast dodatkowo obok tego wynagrodzenia. Tak, tak. To są już pieniążki na utrzymanie dziecka, tak, na jego ubranie, na wyżywienie, na rozwój zainteresowań, na zabezpieczenie potrzeb tych wszystkich. I to są pieniądze, ten 1000 zł na każde dziecko. Tak, tak, na każde dziecko. Jak przyjmują nowe dziecko do rodziny, to również dostają taką pomoc na początek, czyli na to, co potrzeba, bo czasami dziecko przychodzi, tak mówiąc, tam gołe bose, tak, więc trzeba. Taka powiedzmy, czyli taka tak, wyprawka, trzeba łóżko kupić na przykład, jakąś komodę, jakąś szafę, jakieś tam rzeczy takie, te pierwsze, które są potrzebne. No to wysokość tej pomocy jest uzależniona od potrzeb po prostu. Badamy potrzeby, uzgadniamy z rodziną, co jest potrzebne i co trzeba kupić szybciutko. Poza tym no, są takie świadczenia jakby dodatkowe. Jeśli się okaże, że na przykład dziecko wymaga jakiejś tam terapii, no to też od nas można uzyskać taką pomoc to ona się nazywa tak na przypadki losowe, czyli w przypadku jakiejś choroby, jakichś zdarzeń losowych, przyznawane jednorazowo bądź okresowo. Dopłacamy też do wypoczynku letniego, jeśli dzieci gdzieś tam jadą na kolonie, to też od nas można dostać. Przyznajemy środki niewielkie, ale przyznajemy na konieczne remonty jakieś tam, jak trzeba zrobić, nie wiem, choćby odmalować czasami coś, czy zmienić kawałek podłogi, czy no, tego typu rzeczy, to też taka pomoc od nas jest możliwa. Gdyby ktoś był zainteresowany, to gdzie może zgłosić się po więcej informacji? Do PZPR-u, do pokoju numer 16, do pokoju numer 10. Na korytarzu też są wyłożone ulotki, tam są podane adresy i też ulotka jest taka, zawiera, my ją też publikowaliśmy na Facebooku, żeby była dostępna. Tam jest takie kompendium też wiedzy o rodzinach właśnie i o naszych potrzebach i naszych chęciach. My byśmy bardzo chcieli mieć więcej rodzin zastępczych, zawodowych, dlatego że to jest szansa dla dzieci. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie dzieci trafiały do rodzin zastępczych, chociaż się wydaje to trudne, ale ciągle wierzę, że nie nieosiągalne, bo jednak rodzina to rodzina, tak? Rodzina ma swoje walory i nawet niezamierzone działania jednak powodują rozwój dziecka, że dziecko sobie przyswaja. Te normy społeczne, takie niesztuczne, nie instytucjonalne, nie placówkowe, tylko takie wypracowane na co dzień właśnie w obrębie rodziny. Tak, tak. I start tych dzieci w życie dorosłe jest jednak dużo łatwiejszy. Stąd też apeluję do wszystkich, którzy lubią dzieci i którym chodzi po głowie myśl, że mogliby się tym zająć, żeby do nas przyszli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj pani Brygida Adamaitis, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.